Hello ladies and gentlemen, witajcie w serii Gotuj z Kici. Dzisiaj mam dla was coś naprawdę łatwego, co nawet... Kurde, nie mogę się skupić! Zamknijcie mordki! Bo mam gości obok. W salonie. Dzisiaj mam dla was wyrapy. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, nie potrzebuję żadnych umiejętności kulinarnych. W ogóle, sam się przekonajcie. Chodźmy po kolei. Żeby zrobić wrapy, to oczywiście potrzebujecie wrapy. Są to średniej wielkości. Potrzebujemy pieczarek. Tutaj mamy pomidorki. Papryka. Cebula. Kurczaka, który tutaj jeszcze jest nieprzyprawiony. Szynkę. Ser już krojony, no albo oczywiście możecie kupić w kostce i go sami pokroić. I sos, może to być jakikolwiek sos, no najlepiej, żeby był pomidorowy, coś z pomidorami, ja mam tutaj sos polonieza. Oczywiście przyprawy, żeby przyprawić kurczaka. Teraz potrzebujemy doprawić naszego kurczaka. Pierwszy dodaję sól, nie wiem, nie podam wam żadnych ilości, bo ja to wszystko robię na oko. Pieprz, pieprzu akurat dużo nie daję, bo nie lubię. Paprykę. Oczywiście przyprawy możecie dobierać jakie chcecie, ja wybieram swoje ulubione. I to jest akurat moja ulubiona przyprawa po staropolsku, zabiję co! I polewamy to oliwą, olejem, czymkolwiek. Ja w ogóle mam olej o smaku sezamu, ponieważ mi brakło. I mieszamy teraz najbardziej ta iu część. I kurczaka dajemy na rozgrzaną patelnię. Ja często przykrywam, żeby przyspieszyć proces. Widzę, że nasz kurczaczek się już zrobił, to wyłączam gaz i daję mu tak troszkę odpocząć. I teraz zabawa się zaczyna. Wciągamy wrapy. Wow. Łyżka sosu. Trochę szyneczki. Troszkę kurczaka. Trochę cebuli. Trochę papryki. Pomidorka. Pieczarek. To wszystko posypujemy serem. I tak wygląda środek. Teraz składanie. Biorę tu z dwóch brzegów. Składam. Sobie zahaczam palcem. Idę od dołu. Do góry. Pam. Haps. Gotowe. I teraz tak. Całe 16. Ła. Tutaj mam gotowe wrapy położone na brązowym papierze do pieczenia. Teraz wkładamy do piekarnika. Tutaj mniej więcej na środku. Piekarnik jest rozgrzany do 200 stopni i zostawiamy na około 10 minut. Uff, zgrzałam się tutaj w tej kuchni. Mam wszystko zamknięte, żeby ich nie słyszała. To by to dobrze. No nie. Ania, raz tak tu będzie, no nie. Ojej, najpierw poczekajcie, niech wystygnie. Teraz jak już normalnie wystygło, możemy jeść. Dobra, ale nie, bo Ania nas nie ustawiła. No czekasz, skończy gadać. Panowie byli tak życzliwi, że chcieli zostać testerami. No tak możesz już jeść. O, troszkę się przypalił. Się pogadać. Ty nagrywasz. No. Troszkę się przypalił. Pycha, na co trafiłeś? Na kurczaka i ser. A ja pomidorka. Bomba. Zjesz to półkę? Zjesz. Serio? Skończysz na to. A może już nie? Więc werdykt? Pokażę wam coś w środku. Nic. Paruję. Pycha. No, to ciekło. Leci ci? Pycha. Bardzo dobre, polecam. To co? Niemiecki papier. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie było tej serii dawno, ale byłam o nią poproszona. Jak spróbujecie zrobić wrapy samemu w domu, to dajcie mi znać, napiszcie mi w komentarzu, jak wyszło. I ogólnie napiszcie, czy jesteście za taką serią, czy raczej nie. Ale ogólnie nie będzie ona pojawiać się często. A my widzimy się we wtorek o 17 ze serią Zmniejsz ten dziennik, a wy zostańcie kreatywni. Bye!